to shut the book. Ripley. Hej, siemano, witam was bardzo serdecznie z tej strony Pretorians Haxo, a dzisiaj zabiorę was w podróż po grze Alien Isolation. Zapraszam. Jak się czujecie? Mam nadzieję, że dzisiaj dobrze, ponieważ zbliżają się święta. Mam nadzieję, że w Wigilię uda mi się, albo w pierwszy dzień świąt, coś dla was specjalnego nagrać. Miejmy tylko nadzieję, że znajdę na to czas. Co, mam nadzieję, że myślę, że z tym problemem raczej nie będzie. No ale zobaczymy, jak to będzie, tak? Zobaczmy, może tu coś ciekawego będzie. Oj. Nie. Aha. Dobra, ja się tu schowam. Tutaj obcy się kręci. A jak będziemy spotkania z nim? Się tutaj doczekać. Pozwolicie sobie, że kakao sobie łyknę. Tak, prawdziwy progamer pije kakao. Obecnie mamy godzinę 22. 53. Dobrze. Odcinek mam nadzieję, że nie będzie trwał dłużej jak 30 minut. Czyli standardowo. O, od razu save, to skorzystajmy. Pip. Pup. Tak. Dobrze. Idziemy. Ripley, we're in the Marshall Bureau. Just turn right at the top of the stairs. You can't miss it. No welcome committee? Just get up here. Wait's out. Idziemy. O, dobra, super. Calm down. You're safe now. Waits has a plan. A plan? Was really? That you? His fucking Did you get plans the transit haven't done running? Us much good so far. Nice work. Okej. Okay. Jesteśmy obecnie chyba w biurze szeryfa. Tak. Maybe we'll be safe here. How's Taylor? Zapiszmy. Stable. Should be walking soon enough. Samuels is with her now. Tak. Oh. Okay. You managed to get transit up and running, so I guess we're even. Where's Ricardo? Prepping our next move. Look, I'm busy. I've got Marlo in the cells, the lowlife who showed up with your flight recorder. Where's Marlo's ship? The Anisador? He put it in a parking orbit around the gas giant. Son of a bitch won't give us the command codes to let us bring it in on auto. Okay, elegancko. Maybe you can get more out of the unhelpful bastard. Go talk to him. Najpierw zajmiemy się kraftowaniem tych różnych rzeczy, Mołotow. Tak, Mołotow, niezbędna rzecz. Granat hukowy. Mołotow. Amunicja do rewolweru. Trochę mało tej amunicji, ale dobra, poradzimy sobie. Dobra, porozmawiamy z Marlowem. Marlo? My name's Ripley, I'm with the company. Here for your empty box already? You guys are keen, I'll give you that. I'm here for personal reasons. My mother was on the Nostromo when it went missing 15 years ago. Jakby ktoś nie był wtajemniczony w fabułę, to Amanda oczywiście szuka swojej matki, Ripley, która zaginęła w pierwszej części filmu Nostromo. Znaczy, no, oczywiście wiadomo, co się z nią stało,
Ona tam w tym czasie, co Amanda jej szuka, oczywiście jest cała i zdrowa. Ale Amanda oczywiście o tym nie wie i jej szuka, więc ta fabuła ma jakiś logiczny sens, jakieś logiczne wyjaśnienie. Ale w każdym razie to jest takie naciąganie tych takich chwyt marketingowych, który jak usłyszeliśmy, że to będzie na przykład córka, która szuka na matki, automatycznie ta fabuła staje się ciekawsza, ponieważ opiera się o film, tak? Czyli zobaczymy coś, co już wiedzieliśmy, ale automatycznie sama informacja, że to będzie styczne z Nostromo, fabułą, przyciąga nas na tyle, że to jest ciekawe, tak? W jakiś tam sposób. O, tu jest hałas duży. Ostro. Dobra, zobaczymy. Idziemy według tego wskaźnika. Miejmy tylko nadzieję, że to będzie wszystko ok. Bardzo mi się podoba teraz muzyka, która tu leci w tle. Jest bardzo klimatyczne. Robi naprawdę niesamowity klimat. Ogólnie podoba mi się ten skafander, ten hełm. Bardzo fajny motyw. Signal's getting stronger over here. Your guess is as good as mine. Besides, I thought you lived for this stuff. You never think of the future. I just worry about what's right in front of me. Tak, sygnał. Super. Meskitu, księżyca nie widać. Księżyca nie widać. Okej, okay, spoko. Bardzo podoba mi się ten taki taki design alienowy. Same skały wyglądają jak głowa aliena. To jest bardzo klimatyczne. O, bardzo fajne te rozwiązania takie na tym. Na hełmie od skafandru. Gotta need a lift. Heist, over here. Give me a leg up. Dobra. Idziemy sobie tam. Nie, sama mapka jest fajna w formie takiej opowiadania. O, dobrze, skorzystajmy. Podsadki. Ja będę sobie to opowiadał, on mnie podsadzi w tym czasie. Zdziwiłem się, jak zobaczyłem na innych w gameplayach tą mapę, ponieważ mówię, kurczę, no wcielamy się w Amandę, to czyżby Amanda lądowała na planecie. To jest takie dla mnie dziwne, ale dopiero z czasem, gdy przeszedłem tą grę, fuck. Okazało się, że to jest forma opowiastki, to jest coś takiego związanego z fabułą, ale nie bezpośrednio z samą Amandą, czyli coś bardzo ciekawego. Coś takiego, fajny taki smaczek, który nie psuje nam całej gry, tylko jeszcze bardziej zachęca do grania, tak? No bo to jest takie wow, widzimy planetę w oryginalnym, w oryginalnej wizji twórców Alina jedynki, ósmego pasażera. Także to jest dla nas takie wow. Tym bardziej, że film, pierwsza część jest bardzo klimatyczna, prawda? To jest najbardziej klimatyczny film z serii Obcych, chociaż trójka też była fajnie klimatycznie zrobiona. Ale wersji reżyserskiej. Wersja reżyserska pokazuje nam bardzo, bardzo zupełnie inną wersję, którą pokazują nam w telewizji, prawda? Wersja reżyserska trzeciej części Obcego, czyli więzienia, jest zupełnie inaczej, tam się losy bohaterów toczą, tak? Znaczy one toczą się tak samo, ale jest wiele motywów, które... Uwaga! Powodują, że fabuła staje się ciekawsza. No i oczywiście dowiadujemy się nowych faktów, których tam wcześniej nie widzieliśmy. No i do nas, koledzy. Let's get going. Follow me.
Heist, over here. Give me a leg up. Dobra. Podsadzą nas za chwilę. O, możemy kucać, fajnie. Bardzo mi się też podobają różnego rodzaju interakcje w tej grze, na przykład. O! To jest najlepszy moment. To jest super. Takie dzieci, taka muzyka i ten statek rozbity. Space Jockeys. Coś on ma takiego ciekawego z tyłu. No, nieważne. Bardzo klimatyczna jest gra, naprawdę. Swoim klimatem bardzo, bardzo przyciąga. To jest epic, epic game. Źródło sygnału, dobrze. To jest najlepsza gra w roli głównej z obcym, w jaką grałem. Wcześniej mi się podobał Colonial Marines, nie ze względu na samą grafikę i na to, że wytwórnia oszukała graczy, tylko tak jakoś ta fabuła była, owszem, trochę była chaotyczna, ale w sumie nic nowego nie wprowadziła, tak, ta fabuła w Aliens Colonial Marines. Jednakowoż bardzo logicznie wytłumaczyła na przykład wątek Kaprala Higgsa. Ale nie będę tutaj spoilerował, bo to najlepiej trzeba zagrać w tą grę i samemu się dowiedzieć, tak? A spoiler niekoniecznie komuś dobrze służy. Super. Podoba mi się to. Ogólnie ta gra jest epicka, nie? Zwiedzać pomieszczenie, które projektował sam H.R. Giger, jest bardzo, bardzo, bardzo super. Super, to jest takie mega. Okej. Okay. Tu chyba jest wejście, tak? Dobrze. What the hell do you think we're gonna find here, Mamo? Something big. Ogólnie jesteśmy teraz obecnie, gramy obecnie jako Marrow, czyli ten, co tam siedział w tym kiciu takim, co go tam Amanda Ripley odwiedziła. Nostromo. Jest na niej napisane. A tu jest cichsza, ja pierdzielę. Careful with what you touch. I don't want anything damaged. It's amazing. How old must this be? What is it? Super. A cockpit? And make this a ship. I think we found our payload. Hey, quiet! What? You think we're gonna wake him? Hey, sorry, pal. Can it! We're wasting time. Have a look around. No. It's a life form. It was a life form. Now it's our property. Salvage rights. We need to stake our claim. Szkoda, że nie możemy podejść bliżej, byśmy sobie zobaczyli, jak to wygląda. Then we'll take what we can and come back. Kolego, posadzisz nas jakoś? Have a look around. See what else is here. Tracks? Bardzo super, ta postać jest. To jest Space Jockey. Ja bym to się widział z Prometeusza, bo ona się czegoś więcej o niej dowiedzieć. Zaraz wam coś pokażę ciekawego. Tylko nie wiem, czy będzie słychać, bo tutaj zagłuszają dialogi. Poczekajcie. Foster, Heist, check out the cavern below. Okej. Wsłuchajcie się w to. Słyszycie? Słyszycie za zakłócenia? To jest sygnał tych Space Jockeys. Bardzo mi się podoba ten motyw. Okej. Podsadzili nas, jest super. On jest tutaj, w tą stronę.
Nie wiem, na jakiej zasadzie działa ich technologia. Słyszycie? Piękne, nie? Meeks, I found the beacon. I'm gonna check it out. Ach, ta obca technologia, nie? Bardzo dobrze, z nim ta musiała być ich technologia. Wow. Tak, pomimo przejścia tej gry można się jeszcze tego wystraszyć. Jezu kochany, jakie to są klimatyczne pomieszczenia. Jakie uwielbiam takie smaczki w grze. To jest z grafiką, aby smaczków było dużo. Ej, można zlecieć? Można się zabić? Nie, nie można. Szkoda. Jezu, jakie to klimatyczne, o Boże, kochany. Myślę, że nie jeden fan obcego zgodzi się ze mną, żeby chciał mieć podobne pomieszczenia w domu. Na bank. Mogę się założyć, to jest bardziej 100% pewne. No dobrze, w takim razie wracamy, zobaczymy co tam się, co sprawy wyglądają. O, sygnału już nie ma. Można hopsnąć? Nie, nie można. Hops. Dobra. Na stromo. Dobra, zapniemy się. No i schodzimy. To jest super, nie? Mi się wydaje, że to jest pod ziemią. To nie jest bezpośrednio na statku, ale to jest gdzieś pod ziemią jakaś struktura wybudowana, która... Sami zobaczcie, to jest jakaś jaskinia. Oczywiście wiadomo co to jest, ale nasi drodzy koledzy niestety nie są tego świadomi i wszyscy zginą. No. To jest zły pomysł, żebyś do tego podchodził, a... Bardzo zły pomysł. Ostro. Jeszcze 10 minut. No może 5, zobaczymy. Opowiem to opowiastkę do końca i zapiszę. Będziemy kończyli dzisiejszy odcinek. Jakoś tak. Tak jakoś. No zobaczymy, może jeszcze spróbuję kawałek przejść, co? Dobra. Dobra. Wiemy wszystko.
Not happening, Marlowe. Is that right? Well, you know where I am. Teraz powinniśmy dostać. Przepraszam was bardzo. Troszeczkę jestem niewyspany. Teraz powinniśmy dostać. No też pomijeni, co nam znacznie ułatwi zadanie. O, walizka. Super. Niektor. Mołotow. Mołotow się przyda zawsze, prawda? Co wy o tym sądzicie? Mołotow się przyda, czy nie? Przyda się, co? Jest, super. A zostawimy sobie go na końcu. Części 25. Baterie do latarki, mamy ich full. Full. Części mamy full. Wszystkiego mamy full. Detonator. Przeładujemy sobie latarkę. A co to? Wieko to na chwilę. It's an animal. Animals are afraid of fire. I hope you're right. Super! Jesteśmy teraz mocni, jesteśmy podobno prokoksami. Oczywiście na poziomie hard nie zawsze to się udaje, ale miejmy nadzieję, że tak będzie. Identification. Fajna szyba, ok. Gdzieś to był zapis. Hello. Ej. Nie podoba mi się, to był zapis. Super. Od razu lepiej. Sorry. Okej. Ciekawie. Będziemy musieli naprawdę się postarać, żeby nam ammo nie zbrakło. Dobra, słuchajcie, będziemy już kończyć ten dzisiejszy odcinek. Wiem, że jest krótki, ale nie ma też co przesadzać z tymi odcinkami, żeby było aż takie długie. Ja sobie wezmę, pozwolę, zapiszę. No słuchajcie, mamy już teraz, mnie też pomini. Jesteśmy w sumie koksami. Czyli już teraz faktycznie nie mamy się czego bać, aczkolwiek miejmy nadzieję, że jednak ten poziom hard dostarczy mi jeszcze tych samych emocji, może nie tych samych, ale podobnych, które doświadczyłem grając w tą grę 3 razy. Mam nadzieję, że tak, ponieważ no sami widzicie, są skryptowane miejsca, w których naprawdę można się wystraszyć. Nawet ja już oglądając te oskryptowane miejsca 4 raz, No, jednak to nie reaguje, czyli coś jest na rzeczy, czyli ta gra jednak straszy troszeczkę. Dobrze, ja będę się już z wami powoli żegnał. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. No i myślę, że się spotkamy tak jeszcze niedługo, za dzień, może dwa. Trzymajcie się, hej!